Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym teście, pokazie gry, którą będę Wam chciał zaprezentować. Będzie to m.in. mało znana gra, ale godna polecenia Gunpei na PSP, na przenośne PlayStation. Jest to gra od, powiedzmy, samego twórcy Game Boya. Sam pomysł oryginalnej gry jest od Gunpeia Yokoi, ale grę wydało Q Entertainment, które właśnie w podobnym czasie, może ciut wcześniej, zrobiło pierwsze Luminesy, Puzzle Fusion też na PSP. I tu powiem Wam szczerze, że faktycznie jest bardzo dużo podobieństw między tymi dwoma grami. I na tejże oto konsolce, którą bardzo u mnie lubicie na tym kanale, bo kurczę, nie wiem z czego to wynika, napiszcie mi, dlaczego lubicie PSP u mnie na kanale. Zobaczymy sobie tę grę pokrótce i wtedy damy werdykt, czy warto się tym przykładem zainteresować, a myślę, że jak na takie akurat logiczne gry i inne podobne tytuły, warto mieć samą konsolę i same właśnie takie składowe gry co do tej naszej zwariowanej sytuacji akurat z tą grą. I taka jedna jeszcze mała parafialna nowina, jeżeli chodzi o filmy na moim kanale głównym, to na razie zrobiłem sobie taką jakby nieplanowaną przerwę. Jestem w trakcie już składania scenariusza do konsologii z Sega Saturn o grach, część druga. Bardzo dużo czasu mi to zajmuje, żeby zrobić w pełni ten materiał, ale no kurczę, no niestety wybaczcie mi, że na razie tak na tym kanale jest spokój, no ale mówię, też jest trochę lato, wakacje i człowiek też musi trochę odpocząć. Trochę sobie przemyśleć pewne rzeczy, co jest oczywiście zrozumiałe. Zresztą nawet widzę, że większość ludzi na YouTubie robi sobie takie przerwy na tydzień, na dwa od nagrywania. Jakieś inne sprawy się wtłaczają do życia osobistego i dlatego też i na moim kanale są takie drobne poślizgi czasowe, ale myślę, że to będzie całkiem zrozumiałe. No i co? Przejdźmy sobie do tej gry, ale przeniosę się troszeczkę do innego miejsca, żeby tutaj nie zawadzać sobie miejsca. Dobrze, moi mili. Witajcie w warsztacie, jeszcze całkowicie nieprzygotowanym do końca na moje warunki i na nasze późniejsze filmy w tym miejscu. Odpalimy sobie od razu PSP, bo przygotowałem konsolkę do startu i słuchajcie, jest nawet pauza, więc tu chyba Basia wcześniej grała, więc trzeba będzie tutaj odpauzować. I kurczę, właśnie żal trochę przerywać tą rozgrywkę, no ale będę musiał niestety na swoje potrzeby tutaj przerwać. Jeżeli będziecie słyszeli jakieś dźwięki, stukanie, wiercenie, to sąsiedzi obok w garażu coś tam grzebią, więc no, nie zdziwcie się, jak coś się będzie działo nietypowego. Także za to nie przyjmuję reklamacji. Dobrze, moi drodzy, i tak, w ogóle pokażę Wam, jak ta gra się uruchamia, bo to jest dosyć istotne w tym naszym całym przebiegu zabiegu. To jest taka gra logiczna, gdzie układamy w poprzek, w przeróżne takie linie od jednego krańca ekranu do drugiego, takie szlaczki. I gdy połączymy te szlaczki w taką jedną spójną linię, czy kombinację tych linii, to wtedy one nam po czasie się zbijają. Trochę jak w Luminesach, kiedy utworzymy sobie te kwadraty i ich różne ciągi, kombinacje, to wtedy po czasie, kiedy ta linia tak zwana skanująca przejdzie przez nie, to wtedy dostajemy te punkty. Tutaj jest troszeczkę na innej zasadzie, ale zaraz Wam to dokładnie objaśnię, jak to wygląda. Także Bandai Games wydało i Q ze znakiem zapytania wydało tą grę. Taka, można powiedzieć, bardzo odprężająca gra i niestety uzależniająca, jak to wszystkie tego typu logiczne. Bandai Namco wydali. To, co już wcześniej powiedziałem. I tutaj wczytam sobie moją grę. No i dobra. I mamy kilka trybów. Single play to jest w zasadzie wybranie sobie poszczególnego trybu, który mamy tutaj do wzięcia udziału w nim. Quick start to dosłownie totalne wejście w odpowiedni poziom. Time attack, no to wiadomo, ściganie się z czasem i można, co ciekawe, na dwóch grać poprzez funkcjonalność WLAN-u tak zwanego. W opcjach w sumie niewiele mamy. Ustawienie to bardzo proste, więc tutaj w zasadzie nie ma o czym rozmawiać. Przejdźmy sobie od razu do pojedynczej rozgrywki. I tutaj mamy poszczególne wyzwania,
które mamy po kolei planszę, trochę jak w Luminesach właśnie. Przechodzimy dalej etapy z odpowiednią ilością punktów, przechodzimy do kolejnego. Pojedyncza skórka, przełączanie dwóch skórek i granie na takiej planszy 10 na 10. Nie wiem, czy to było w pierwotnej grze Gunpei z lat, ojej, nie wiem, końcówki lat 80., początku 90. I mamy tutaj jeszcze Original i Break. To w zasadzie tutaj do końca nie wiem, jak to wygląda. Wiem, że tutaj w Original pozostają te linie do momentu, aż one chyba nie będą po prostu połączone w jakiś sposób. No nie wiem, nie będę dokładnie już tego sprawdzał, ale wam już nie będę tu przedłużał i pokażę wam tą grę. Ona jest bardzo mało znana, a szkoda, bo kurczę, ona jest właśnie taka troszeczkę, no, bardziej może być znana trochę w Japonii, ale może uda się jakoś tą grę dobrze pokazać. I tutaj tak, kwadratem i x-em możemy sobie właśnie ustawiać te wszystkie szlaczki i już jak widzicie ustawiłem sobie już dwie i one już znikają, także ładną ilość punktów zebrałem i możemy je sobie przesuwać góra-dół, nie możemy w lewo-prawo, bo tak jak widzicie kursor jest ustawiony pionowo, więc wystarczy tylko przesuwać je góra-dół i doprowadzić do takiej sytuacji, żeby jakakolwiek linia czy fragment tej linii, czy łamaniec, czy coś innego, żeby nie dostała się na górę, bo plansza się stopniowo przesuwa w dół na dolne partie ekranu i dlatego trzeba na to uważać. Także tu na razie nic nie ustawię, niestety. Niestety nic nie ustawię, no ale na razie póki co trzeba tutaj trochę poprzesuwać na dół, bo tak jak mówię, to jest główny poziom trudności tej gry, żeby doprowadzić wszystkie linie na dół i takie fajnie połączyć właśnie. Gra jest trochę nawet mało znana z tego względu, że w Japonii ona się pojawiła na takie typowe japońskie urządzenia typu PC 9801, bardzo znany komputer w Japonii, 16-bitowy, o ile dobrze pamiętam, i inne takie platformy, które są totalnie japońskie, one nie miały swojej premiery na świecie, gdzieś poza granicami Japonii, więc no, gra z tego powodu może być trochę mało znana, ale moim zdaniem warto dać jej szansę, bo naprawdę rozgrywka wygląda super pod tym kątem. Myślałem, że triggerami zmienia się skórkę, ale nie, chyba to w innym trybie widocznie. I na tym to głównie polega. Po prostu mamy jakieś brakujące elementy, to je sobie uzupełniamy kolejno przeciągając te wszystkie fragmenty, łamańce, patyki, bambusowe, ja je tak nazwę, na dół. Oj, dokładnie na tym to polega, nie? Także fajna gra. Polecam wam ją sobie sprawdzić, jeżeli nie znaliście, a będzie to dla was miłe zaskoczenie. Można sobie jeszcze te linie co niektóre dodać i mamy takie fajne combo, kombinację punktową tak zwaną. I powiem wam, naprawdę przy tej grze idzie posiedzieć. Nie wiem, na jakiej zasadzie wygląda zmiana poziomu, ale no, spełnia swoje zadanie ta gra. Także może jeszcze nie jestem tak wprawiony w tą grę bardzo, ale no, trening czyni mistrza, jak to mówią. Dokładnie tak się w to gra. Także co myślicie o tej grze? Bo myślę, że niejednego mogłem zaskoczyć takim pomysłem. Niby gra logiczna, ale jak przyjrzycie się tak dokładnie, to sami widzicie. I praktycznie na tym to polega. Nic więcej w zasadzie nie robimy. Gramy w zasadzie tak jak na starych, dobrych zasadach do upadłego. Już 3 minuty mi wstukało, więc to już jest kwestia tego, że typowa, czysta arcade'owa rozgrywka jest nam tutaj dyktowana. Z fajną muzyczką. Z całkiem fajnym tłem. Na razie takim prostym, takim na początek, ale potem się trochę dzieje. Potem już jest więcej tak zwanej, jak ja to nazwę, żywiołowości. Dobra, sobie to tak zostawię i słuchajcie, może nawet to tak podciągnąć. O, już mam ostrzeżenie, że zaraz będzie koniec gry. Kurde. O, dobra. Bo wszystkie te elementy trzeba na dół dać. Ale kurde, jest szansa, że przegram. Dobra, zdążyłem jakoś. No i mówię,
Co sądzicie o tej grze? Na pewno nie znaliście tej gry za bardzo. Może co niektórzy znali. Ale tak jak już mówiłem, warto sobie ją przetestować. Za dużo tutaj nie mam nic do powiedzenia, także trzymajcie się. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym takim materiale testowym z kolejnej gry na PSP. To będzie Street Fighter Alpha 3 Max. Alpha Max 3 ona się nazywa. Dokładnie nie pamiętam. Sobie sprawdzimy dokładnie ten port gry z PlayStation, a wiem, że potrafią się te gry cenić. Także czasami kupienie takiego portu jest wskazane. Nie jest w tym nic złego. I do PSP, do PS2 sobie potem przejdziemy na luziku. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.